Cześć wszystkim, znowu Power 7. Dalszy ciąg Factorio na modach, Angels modach w wersji 0.16. Dobra, troszkę mam więcej zmian do pokazania, więc zacznijmy. Może zacznijmy od tej najfajniejszej, czyli od nowych robotów. Jak zauważycie, teraz wszelkie roboty, które nam latają po bazie, już są niebieskie. Zrobiłem fabrykę robotów Mark 3. Są one chyba o 1/6 szybsze niż poprzednie roboty. Możemy tutaj zobaczyć. Prędkość 68 km na godzinę, te miały 66. No to troszkę nawet więcej, bo o 1/3. Więc trochę nam to pomoże w bazie. O, i właśnie skończyliśmy ostatnie badanie, jakie mieliśmy dostępne bez nauki kosmicznej. Fajnie, dobra. Więc troszkę nam to pomoże w bazie. Mamy jeszcze dwa jakby poziomy robotów, bo jeszcze są roboty Mark IV oraz są roboty jeszcze Mark IV z własnym zasilaniem, które nie ciągną nic prądu. To będzie fajne. W każdym razie produkcja wygląda mniej więcej tak jak poprzednich poziomów, czyli zaczynamy od ramek, które pierwsze wymagają elektrycznych silników, tylko teraz do nich dodajemy baterie litowo-jonowe oraz płytki logiczne, zielone te i tytan. Wcześniej zapodawaliśmy po kolei najpierw stali podstawowe płytki, potem aluminium i zaawansowane płytki, teraz mamy tytan i logiczne płytki. Co do, natomiast do bebechów robotów, podobnie tak samo jak jest wcześniej. Pierwszy i drugi poziom bazował jakby na produkcji, znaczy generalnie produkcja tak samo wygląda jak produkcja tych białych płytek logicznych. Tutaj tak samo, wystarczyło, że wziąłem produkcję zielonych płytek logicznych, zamieniłem w środku produkcję z płytek logicznych na bebechy robota i to w sumie tyle. No, musiałem jeszcze to obrócić wszystko. Więc no generalnie już cały schemat już mieliśmy gotowy. Trzeba było go tylko w środku zmienić. No i na końcu jeszcze narzędzia. Również bardzo podobnie jak poprzednie. Robimy łożyska, robimy trybiki i z nich robimy narzędzia. I to już się składają. Żeby zabrakło nam logistycznych robotów. A to ciekawe. Okej. Dobra. W takim razie trzeba uruchomić tutaj ponownie produkcję. Zatrzymałem ją, bo chciałem się upewnić, że wyczyścimy wszystkie magazyny z wszelkich robotów, zanim zaczniemy produkować nowe. No i dobra. W każdym razie powsadzałem je również od razu, zacząłem wsadzać do tych Robot Replacer Provider Chest. To jest mod, który już wcześniej pokazywałem. Generalnie on działa tak, że jakikolwiek robot, który tutaj wsadzimy, automatycznie zastąpi robota niższego poziomu, który znajduje się w sieci logistycznej. Dzięki temu po prostu ładujemy roboty tutaj i po jakimś czasie wszystkie roboty w bazie, całej bazie, wszystkie się automatycznie zaktualizują. Powiedzmy. No. Stare roboty natomiast automatycznie wsadzają się do skrzynek storage'owych. No więc tak. To jest całkiem fajnie. Nic nas nie broni przed robieniem robotów również 4. poziomu. Mamy generalnie również schematy już gotowe, tylko trzeba je troszkę pozmieniać. Ale to myślę, że w następnej kolejności będziemy robić. Właśnie, a jeszcze to są fajne, bo te roboty, które nie pobierają prądu, one wymagają przenośnego reaktora fuzyjnego. Każdy jeden reaktor taki kosztuje 250 płytek zielonych. Więc upgrade'owanie na ten najwyższy poziom robotów będzie bardzo drogie, ale również powinno spore korzyści przynieść. Czy one są jakoś szybsze? Nie. Prędkość mają dokładnie taką samą, tylko po prostu nie pobierają prądu. Okej, no to będzie na pewno ciekawa rzecz do zrobienia w przyszłości. No i dobra. Teraz zajmiemy się rzeczami, które Życzak zrobił. Ponieważ nie chwaliłem Życzaka za rzeczy, które on robił w fabryce wystarczająco. Pojedźmy do sortowni. Dobra, jesteśmy. Przy okazji pokażę wam, jeżeli nie widzieliście, jak działa ten mod z robocikami. Życzak zajął się oczyszczeniem kryształów. Zrobił rafinerię, tak, każdego kryształu. I spoko, to działa dobrze. I przy okazji zrobił też sortowanie wolframu. Tutaj jest, bo sortowanie wolframu potrzebuje 3 kryształów właśnie zrafinowanych. Sortowanie wolframu to jest jedyne sortowanie, które wymaga jakichkolwiek zrafinowanych kryształków, więc no generalnie nie potrzebowaliśmy na przykład czerwonego czy ciemnoniebieskiego, ale stwierdziłem, że może się przydać na przyszłość albo chociaż dla wyglądu niech będzie wszystko od razu zrobione. No i dobra, więc mamy już wolfram. Mamy tutaj nowe robociki. Co jakiś czas powinny wypływać same z tego roboczysta. O, właśnie. A stare wstawiły się do jakiejkolwiek skrzyni. Trochę tak... Mogłoby to trochę fajniej działać, gdybyśmy widzieli, że robociki stare po prostu rzeczywiście wlatują do tej skrzyni. Ale cóż. I tak jest bardzo przydatny mod. Więc polecam go bardzo. W poprzedniej serii wyłapywanie starych robocików ręcznie i ich zamienianie na lepsze było bardzo pracochłonne, więc to się udało zaktualizować, to znaczy zautomatyzować. Dobra, na tym sortowni nie mamy nic więcej do zobaczenia. A właśnie, jeszcze Życzak dorobił sortowanie uranu, które no już mogliśmy wcześniej robić, po prostu nie było na to maszyn postawionych. I jest już na to stacja, więc jeżeli będziemy chcieli się zająć uranem, to już można to robić. Dobra, kolejną rzeczą, którą Życzak zrobił, były moduły 4. i 5. poziomu. Nie było to jakoś bardzo wymagające, chociaż chyba 5. nie wszystkie są, co? Nie jestem pewien. W każdym razie moduły 3. poziomu już robiliśmy, natomiast 4. i 5. wyglądają tak samo jak 3. Czyli bierzemy te same składniki, tylko po prostu zamiast modułu 2. poziomu musimy wkładać moduły 3. poziomu. No, chyba trochę więcej ich jest. A, jeszcze coś takiego trzeba dołożyć. A to już chyba gdzieś produkujemy. Tak, tam. W każdym razie, tak, mamy już moduły 4. i 5. poziomu, co nam odblokowało trochę fajnego ekwipunku, którego za chwilę pokażę. Żeby sięgnąć po moduły... Zobaczmy, gdzie one są. Żeby sięgnąć po moduły 6. i wyższego poziomu, musimy już mieć nowy poziom jakby elektroniki. Te dwa, powiedzmy, poziomy produkujemy. I to jest generalnie tak samo jak z robotami. Produkcja tych, nazwijmy to, płytek do modułów wygląda tak samo jak płytek logicznych, czyli to bazuje na tych białych płytkach elektronicznych, to bazuje na tych zielonych płytkach elektronicznych, a to bazuje na tych zielono-niebieskich płytkach elektronicznych. Więc jeżeli chcemy mieć moduły 6., 7., 8. poziomu, musimy zacząć te płytki produkować, czyli te i te. Nie będzie z tym problemu, ponieważ schemat już mamy gotowy, tylko po prostu tutaj trzeba będzie przestawić z produkcji płytek procesorowych na odpowiednie płytki modułowe. Więc to jest coś, co będzie do zrobienia w najbliższym czasie. W każdym razie moduły 4. poziomu odblokowały nam parę fajnych rzeczy. Ale wiele więcej fajnych rzeczy blokowały razem z produkcją. O, to nam srebra zabrakło. Okej, dobra, trzeba będzie się tym zająć. Produkcja nowych baterii. To są baterie cynkowo-srebrzane, czy srebrano-cynkowe. I to jest generalnie cała linia potrzeba do ich produkcji. Najpierw bierzemy srebro, przetwarzamy je, tak jak w hucie. Potem dodajemy do tego kwas azotowy, do przetworzonego srebra i otrzymujemy coś azotan srebra. A tak, może poprawnie to nazwałem. Ten azotan srebra potem ładujemy z solą. Tak. I otrzymujemy tlenek srebra. Chyba dobrze to tłumaczę. Dobra. W tym razie ten tlenek srebra ma dokładnie rate 1:1 z produkcją baterii. A bateria wymaga właśnie tak plastiku. Okej, dobra, tylko zatrzymała się. Plastiku, tego tlenku srebra, soli oraz płytek cynkowych. Płytki cynkowe musiałem dodać produkcję. Generalnie cynk już przetapialiśmy, bo jest gdzieś tutaj potrzebny. Cynk był już potrzebny do cyny. Więc sztabki cynku już generalnie mieliśmy. Trzeba było tylko zrobić przetapianie sztabek cynku na płytki cynku i dodać pociąg, który wozi do bazy. Więc to nie było zbyt trudne. Mamy nowe baterie i one dużo rzeczy nam odblokowały. Po pierwsze odblokowały nam nowe akumulatory. Gdzie one są? Tutaj. Akumulatory Mark 3, czyli to już te najlepsze. Pojadę się potem do... Jeszcze nie przejeżdżałem się do elektrowni. Poustawiam trochę tych Mark 3, żeby mieć trochę jeszcze lepszy zapas energii. Ale co fajniejsze, nowe baterie blokowały nam nowe rzeczy do ekwipunku. A właśnie, mamy również nową zbroję. Power Armor Mark 3. Ona chyba nie była zbyt trudna do konstrukcji. Wymaga aluminium i inwar, czyli coś, co już w poprzednim odcinku mieliśmy. Zbroje poprzedniego poziomu oraz moduły 4. poziomu. Więc dzięki Życzakowi możemy już sobie zrobić te zbroje. Ma ona troszkę lepsze odporności. Powiedzmy physical 10-40% na physical 12-45%. No więc troszkę upgrade jest, chociaż ma lepsze odporności na różne elementalne obrażenia. Ok, więc się przyda w walce z tymi sprytniejszymi bajterami. Ponadto ma dużo więcej miejsca. Generalnie dołożyłem nowy reaktor. Właśnie, odblokowaliśmy również nowe reaktory. Wcześniej bazowałem na tych podstawowych. Z modułami 4. poziomu możemy już robić te Mark II. Jak będziemy mieli już 6. i 8. poziom, to jeszcze będziemy lepsze mogli robić. One miały output 7,5 kW, to ma 1,2, czyli prawie 2 razy więcej. I ostatecznie skończymy na 3 MW na jeden reaktor. Więc tak, nowa zbroja też ma dużo więcej miejsca na ekwipunek zbroi. Generalnie to jest wszystko, co mi się mieściło w poprzedniej zbroi minus jeden reaktor. Czyli to generalnie miałem w poprzedniej zbroi. Dorzuciłem jeden reaktor, jeszcze mam sporo miejsca wolnego. Jeszcze się nie zastanawiam, co tu powkładam. Chyba więcej egzoszkieletów już nie potrzebuję. Może więcej dział laserowych oraz baterii. Właśnie, z bateriami srebrzano-cynkowymi również odblokowaliśmy maksymalne baterie. Mark 6. Lepszych już nie ma. Oraz Energy Shield Mark 4. Do lepszych Energy Shieldów potrzebujemy lepszych modułów. Ten poprzedni, którego używałem, miał 300 punktów życia, ten ma 600. Więc chyba już powinien bez problemu nawet uderzenia pociągiem wytrzymywać. No i dobra. Mamy już również najlepsze działo laserowe osobiste. Wymagało ono również tych nowych baterii oraz diamentów. Więc tak, już mamy prawie najlepszy ekwipunek. Jeszcze moduły 8 odblokujemy, to już będziemy mogli mieć najlepszy ekwipunek. Wtedy generalnie będzie można się zabawić z obcymi coś fajnego. No i dobra, coś jeszcze chciałem wspomnieć. Jeszcze dodałem produkcję Obok naszej starej fabryki amunicji dodałem produkcję po pierwsze magazynków do działa laserowego oraz produkcję baterii laserowych. Właśnie, coś tu nie działa. Dlaczego nie mamy polerowanych diamentów? Okej, mamy, tylko po prostu powoli się robią. Okej, dobra. Będziemy mieli tutaj trochę zapasu. Generalnie wywaliłem już w ekwipunku zwykły karabin. I myślę, że będziemy tylko strzelać działem laserowym. On zadaje prawie 300 obrażeń. Właśnie, porównajmy działo laserowe. Shooting speed. Tak, submachine gun miał dużo większy shooting speed, ale obrażenia submachine guna były, nie wiem, z rzędu około 20 obrażeń. Te byłyby około 30. Tutaj mamy obrażenia ponad 300. Biorąc również pod uwagę to, że bajtery mają dużo mniejsze odporności na bronie laserowe. Myślę, że już nie potrzebujemy konwencjonalnej broni, przynajmniej osobiście. No i dobra. A właśnie, jeszcze nie sprawdziłem, czego jeszcze potrzebujemy do lepszego czołgu. A, tych rzeczy wolframowych. Więc dobra. Okej, dobra. Życzak jeszcze jedną rzecz zrobił. Usunął swoją starą hutę żelaza i stali i ogarnął tutaj trochę pociągi, przestawił linię, żeby tak nie zajeżdżała tutaj, więc mamy teraz troszkę więcej miejsca na rzeczy, byśmy chcieli tutaj postawiać. No i to w sumie tyle. Właśnie, jeszcze nie pokazywałem za bardzo elektrowni brykietowej Życzaka. Jego osobiście najlepszy twór. Generalnie polega na produkcji dużej ilości drewna, potem przetwarzaniu go na brykiet, potem opalaniu brykietem elektrowni cieplnych. No, generalnie moim zdaniem to jest jakiś sposób na nieskończoną energię. Problem jest taki, że sama produkcja brykietu zużywa dużą część wyprodukowanej energii, więc nie jest to zbyt efektywne oraz zajmuje dużo miejsca stworzenie czegoś takiego. Ale w każdym razie służy dobrze jako, powiedzmy, taki magazyn energii. Kiedy mamy wolną energię jakby wiatrową, to może się naprodukować trochę brykietu zmagazynowanego i potem jak nam będzie brakować tej energii, to po prostu będzie się opalać ten zmagazynowany brykiet. No, jak już z powrotem będzie dobra energia, zapas, to naprodukuje się z powrotem. Więc to jest jakiś sposób na magazyn energii, ale jako główna produkcja energii moim zdaniem nie za bardzo się nadaje. No i dobra, to by było chyba już tyle. Dobra, naszymi następnymi celami byłyby oczywiście moduły najlepszego poziomu, żeby sobie jakieś fajne rzeczy do tej zbroi powstawiać oraz w sumie odblokowalibyśmy wtedy lepszy poziom zbroi, Mark 4. Mark 5, czyli tej ironmanowej zbroi, potrzebujemy rzeczy wolframowych, więc póki co jeszcze tego nie zrobimy. A potem trzeba by zająć się w końcu przetapianiem wolframu. No i to generalnie już by nam odblokowało wszystko, o czym możemy marzyć w grze. Tak, no i gdzieś jeszcze nam na boku pozostają roboty Mark 4 oraz ewentualnie zajęcie się tymi robotami, które by nie zużywały energii. Okej, ale dobra. To póki co tyle, co miałem do pokazania. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, to piszcie w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!